Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Rozpoczynam tekstem apostoła Pawła Listu do Rzymian, który odnosi się do całego Pisma Świętego, ale szczególnie do przykładów, do życiorysów ludzi, którzy yy, żyli na przestrzeni różnych wieków, różnego czasu. Alfabet. Dzisiaj y, litera A, a będziemy omawiać postać Abla. Postać, która, którą rzadziej się y, omawia, postać, która y, jest krótko opisana w Piśmie Świętym, a jednak jest opisana i to w bardzo ciekawy sposób. I to właśnie dzisiaj. Nas skłoni do rozważania, czym Abel zasłużył sobie na miano bohatera wiary. W pierwszej księdze Mojżesza, w czwartym rozdziale, pierwsze cztery teksty dają nam takie sprawozdanie. Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą pana. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczu ich. A pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. O czwartym człowieku na Ziemi dowiadujemy się, że był pasterzem. Pasł swoje owce. Z tego postanowił żyć, to było jego zajęciem i jego pracą. I w taki sposób realizował swoje marzenia życia. Jak każdy człowiek, pragnął coś robić i z czegoś się utrzymywać. Ale nie zapomniał również Abel o tym, że jest Pan nieba i ziemi, Stwórca, i przyszedł taki dzień, kiedy postanowił, że złoży ofiarę. Kain, brat jego starszy, też składał ofiarę, ale dzisiaj nie o relacjach między Kainem i Ablem chcę mówić. O Kainie dosyć często się mówi, dlatego że jest to pierwsza negat bardzo negatywna postać biblijna. O Ablu, jak gdyby troszkę mniej. Dlatego też, zastanawiając się nad postaciami, jak gdyby drugiego planu pisma świętego, Abel pojawia się jako taka pierwsza postać w Piśmie Świętym drugiego planu. Ale ten, który był na drugim planie, tak rzeczywiście stał się wielkim wzorem dla każdego z nas. Czwarty człowiek. Pasterz, ale pierwszy człowiek, który tak naprawdę słuchał Boga. Bo wiemy, że i Adam z Ewą nie posłuchali Boga wtedy, kiedy trzeba było, i Kain też nie słuchał Boga. Smutne jest to, że Abel żył krótko o wiele krócej niż mógł żyć. I smutne jest to, że doświadczył śmierci z ręki swego własnego brata. Ten, który był starszy, który powinien opiekować się młodszym rodzeństwem, niestety uczynił bardzo złą rzecz, zabił swego brata. W tym kontekście widzimy jak działa zastrość w sercu człowieka. Widzimy ile złego może się nagromadzić. Ale przeciwieństwo do Kaina, Abel jest zupełnie inną postacią szczerą prostolinijną taką która żyje swoim życiem z Bogiem dlaczego możemy tak mówić o ablu dlaczego możemy powiedzieć że abel nie zasłużył sobie na taką śmierć gdy otworzymy Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, list apostoła Pawła. Gdy zaczynamy czytać o wierze, czym ona jest, a potem rozpoczyna się przedstawianie bohaterów wiary, to Paweł apostoł rozpoczyna właśnie od Abla. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia? Co dowiadujemy się w tym tekście? Że Bóg rzekł, że jest Abel sprawiedliwy, że Bóg przyznał się do jego darów, a ofiara. Którą złożył Abel za dobre czyny, pisze apostoł, przemawia po śmierci jeszcze jego. Co za tym przemawia? Przemawia krew niewinnego Abla. Pan Jezus używa tej postaci do zastanowienia się ludziom. I kieruje mocne słowa w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale. Tylko fragment przeczytam, choć tutaj wypadałoby przeczytać szerszy kontekst. Mówi tak. Oto dlatego ja posyłam do Was, a mówi do ludu Izraela, którzy go odrzucali, do nauczonych w piśmie, do faryzeuszy, którzy go nie przyjmowali, i mówili właśnie te słowa. Oto dlatego ja posyłam do Was proroków i mędrców i uczonych w piśmie. A z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w Waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła Was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od spr krwi sprawiedliwego abla. Aż do kwizachariasza syna barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Sąd Boży wyznaczony jest dla ludzi grzesznych, dla ludzi, którzy się nie odwrócą od swojej drogi. Ale aby ten sąd mógł się odbyć, w każdym czasie muszą być ludzie, Którzy są świadectwem sprawiedliwego postępowania i zachowania. I takim był Abel w życiu pierwszej rodziny. Słuchał Boga i żył z Bogiem. I ofiara jego została przyjęta. Bóg przez słowa Jezusa Chrystusa wypowiada sąd nad każdym niegodziwym człowiekiem. Możemy powiedzieć, że Abel był pierwszym męczennikiem. Ale historia Abla nie na tym się kończy jeszcze, i nie to może jest w niej najistotniejsze, choć są to ważne rzeczy. W historii Abla należy przeczytać jeszcze jeden fragment, jeden tekst przynajmniej. Chociaż ja w kontekście przeczytam trzy, to jednak na jednym się skupimy. A jest to fragment z dwunastego rozdziału listu do Hebrajczyków, tegoż samego Pawła. I czytam takie słowa. Lecz Wy podeszliście do góry Syon, do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych. Którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Porównajmy. Abla z Jezusem. Abel był. Pierwszym pasterzem. Pan Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. Abel niewinnie zginął. Pan Jezus jako niewinny umarł na krzyżu Golgoty. Abel żył krótko. Pan Jezus na tej ziemi też żył o wiele krócej niż było to możliwe. Abel był sprawiedliwy. Tak czytamy. Pan Jezus był sprawiedliwy i stał się zarazem usprawiedliwiającym. Krew Abla nadal przemawia. Krew Jezusa Chrystusa przemawia i obmywa grzechy. Abel tak naprawdę był pierwszym symbolem, pierwszym cieniem. Na Jezusa Pana naszego, na Odkupiciela. I gdy dzisiaj zastanawiamy się nad postacią Abla, gdy myślimy, co się stało w życiu Abla, a co się mogło stać, a nie już nie miało możliwości się stać, to tym bardziej powinniśmy zastanowić się nad postacią Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który, będąc na Ziemi, przekazał nam tyle wzorców, Tyle nauki i tyle pouczenia. Ale przede wszystkim, krew Jego niesamowicie przemawia do każdego z nas. Jeżeli apostoł Paweł pisze, że krew Abla przemawia i obmywa grzechy, przeczytajmy jeszcze raz ten wiersz 24, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Jeżeli krew Abla ma przemawiać i przemawia dzisiaj, to o ileż bardziej przemawia krew Pana naszego Jezusa Chrystusa do serc i sumień ludzkich, do nas każdego. Drogi przyjacielu, drogi bracie, siostro, dzisiaj zastanówmy się nad postacią Abla. Kim był, co czynił i jak żył. A żył, słowo Boże mówi, że był u Boga, znaleziony w oczach sprawiedliwy. To nie znaczy bez grzechu, to nie znaczy, że nie potrzebował Jezusa, odkupiciela, a jednak był pięknym wzorem i przykładem do naśladowania, i przez wszystkie wieki można w nim było zobaczyć cień, symbol przyszłości Zbawiciela. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Niech dobry Bóg Ciebie i mnie prowadzi. Amen.